Amen. Trzeci dzień rozpoczętego Adwentu. W sumie czwarty, bo niedziela była, ale w poprzednich dniach towarzyszy nam ten projekt adwentowy. Dzisiaj czytamy 15 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Widzimy Jezus, który wspina się na górę, siedzi tam sobie i przychodzą do Niego, czyli też wspinają się na wierzchołek tłumy ludzi. Jezus uzdrawia chorych i widząc to, co Jezus czyni, słyszeliśmy o tych szczęśliwych oczach, lud wielbi Boga. I dalej słyszymy, że Jezus okazuje im współczucie. 3 dni trwają przy mnie, mówi Jezus. My też 3. dzień trwamy w naszej drodze adwentowej. 3 dni trwają przy Jezusie. I mówi Jezus, że trzeba dać im jeść. Uczniowie są w szoku. Super pomysł, pewnie nakarmmy cały świat. Rozwiążmy problem głodu na świecie, suszy, braku wody. Ale jak? To jest absurd. Nie damy rady, jesteśmy na pustkowiu. Nie da się. A jednak się dało. Wystarczyło 7 chlebów i 2 ryby. Dzisiaj prosimy podczas modlitwy o to, byśmy byli godnymi uczty życia wiecznego. Setnik w poniedziałek mówił: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Co to znaczy więc być godnym? Uczty niebieskiej, godnym spotkania Jezusa, godnym posiadania szczęśliwych oczu, które widzą dzieła Boże w naszej codzienności. Zadaj sobie to pytanie. Dzisiaj co dla Ciebie znaczy być godnym? Do czego nas zaprasza Bóg? Jak Ty to rozumiesz w swoim życiu, w tych sytuacjach, które dzisiaj będziesz przeżywał? Być godnym spotkania Boga, odkrycia Jego działania w Twojej codzienności, wypełniania Jego woli, posiadania szczęśliwych oczu, bycia nakarmionym tym prawdziwym chlebem, który daje życie wieczne. Amen.